przewartościowania ułożenia, to będzie przedstawione jutro w którym dziedzinie. Nie, to jest większa kwota, bo tak naprawdę do budżetu będą wchodziły inwestycje tylko i wyłącznie te, których mają środki zewnętrzne, to znaczy głównie unijne, ale nie tylko, oraz te, na które są już podpisane umowy. Wszystkie inne idą na razie w ustawie i będą w dalszych latach. No to trudno jest tak powiem, ale zaoszczędzimy, wie pani, bo to w zależności od tego, ile byśmy chcieli wprowadzić, a nie. Trudno jest powiedzieć w ten sposób. Nie, to nie będzie oznaczało likwidacji placówek, to będzie oznaczało jako przekazanie, takie jest założenie, telefon, przekazanie podmiotom niepublicznym prowadzenia tychże placówek, na przykład młodzieżowego kultury, czy reorganizacja sieci szkół, bo część szkół, biorąc pod uwagę niż, który jeszcze będzie szedł przez wiele lat, jest w tej chwili niepotrzebna. Natomiast, tak powiem, że byłaby też jasność, będzie to z całym programem zabezpieczenia i interesów uczniów i nauczycieli. Będzie to wiadomo w jutrzejszym, bo 15 spływają wszelkie dane za poprzedni miesiąc, w związku z powyższym będziemy już wiedzieli, jaka jest kwestia, jaka jest kwota. Wie pani, ja nie chcę być osobą, która jest jakoś nadmiernie optymistyczna, ale sądzę, że będzie to znacznie mniejsza kwota niż zeszłego roku. Jeśli chodzi o te inwestycje, które jakby zostaną skreślone w tym kierunku, to jakie? No wie pani, to jest trudno powiedzieć, że program inwestycyjny Krakowa to jest ponad 500 inwestycji, około 500 inwestycji, więc biorąc pod uwagę, że wejdzie, będą te największe, najbardziej potrzebne, te, które załatwiają jakby generalne problemy miasta, to jest i około setki, natomiast część inwestycji wejdzie jeszcze do budżetu z IKIT-u, także do realizacji w budżecie z IKIT-u, poprzez budżety dzielnicowe. Także to jeszcze nie jest rozpisane, to trudno jest powiedzieć.